Elewacja zabytkowego gmachu jak ze starej fotografii. Bydgoszcz informuje. Budynek przy Grockiej 16, część teatru kameralnego odzyskuje historyczną elewację. Na ścianie wykonano konstrukcję imitującą szachulec. Materiał będzie celowo odkształcony, by jak najwierniej przypominał oryginalny wygląd. W budynku zostanie urządzona niewielka kawiarnia teatru. W XIX wieku działała tutaj restauracja Alt Bromberg czyli Stara Bydgoszcz. Z kolei obok, przy Grodzkiej 14, kończą się prace związane ze stworzeniem sceny teatralnej z widownią na 230 osób. Łączny koszt rewitalizacji budynków Teatru Kameralnego to 28 milionów złotych. Zakończenie prac oraz odbiory w kompleksie u zbiegu ulic Grodzkiej i Podwale planowane są po wakacjach.